do hymnu. Jeszcze on sam jest i nie żyjemy. Witam serdecznie na Gali Mistrzu. Na Gali Mistrzu, na której wręczone zostaną statuetki, złote podkowy, wręczone zostaną stypendia dla najzdolniejszych uczniów, stypendia naukowe, stypendia sportowe. Mamy taką ogromną przyjemność nagradzać tych uczniów, gratulować tym rodzicom, którzy wspierają swoje dzieci w osiąganiu sukcesów. Różnych sukcesów, sukcesów naukowych, ale nie tylko. Jak Państwo pewnie wiecie, od ubiegłego roku mamy trochę zmienioną formułę. Nagradzamy w różnych kategoriach naszych uczniów i w zależności od ich predyspozycji, zdolności i aktywności, nie tylko na forum szkoły, ale także aktywności lokalnej. Cieszę się również, że w tych kategoriach nominacji znalazła się również taka kategoria przyjaciel szkoły, bo chcielibyśmy, żeby każdy mieszkaniec czy każdy, kto jest zaprzyjaźniony z gminą Międzyrzec Podlaski, mógł także zaznaczyć swoją obecność czy wspierać działania nauczycieli, dyrektorów szkół, ale przede wszystkim wspierać uczniów naszych szkół w osiąganiu jak największej aktywności i zdobywaniu sukcesów. Tak naprawdę, proszę Państwa, my wszyscy staramy się o to, aby nasze dzieci, czy to są dzieci, bo Państwa jesteście rodzicami, czy nasze dzieci, bo są to uczniowie naszych szkół, czy nasze dzieci, bo są, należą, mieszkają albo uczą się w jednostkach na terenie naszej gminy. Wszyscy chcemy tego samego, żeby odnosiły sukcesy, żeby w naszych szkołach było im jak najlepiej. A tych sukcesów jest w sumie bardzo dużo, bo osiągają uczniowie nasi bardzo wysokie wyniki. Za chwileczkę zostaną rozdane stypendia naukowe za wyniki w nauce. Poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko, bo średnia powyżej 5, a taką w tej grupie mamy aż 94 uczniów. Na ponad 800 uczniów w naszej szkole, w naszej gminie, wchodzących do naszych szkół, jest to naprawdę ogromna liczba. Będziemy także nagradzać uczniów za osiągnięcia sportowe. Tutaj też poprzeczka jest wysoka, wysoko postawiona, bo są to osiągnięcia na poziomie co najmniej powiatowym, wojewódzkim, ogólnokrajowym, a zdarzają się sukcesy uczniów na polu międzynarodowym. Ubiegłoroczna pandemia spowodowała, że tych zawodów było znacznie mniej, stąd w tym roku też i znacznie mniejsza liczba uczniów nagrodzonych stypendiami sportowymi, bo jest ich zaledwie 9. Niemniej jednak byli tacy, którzy znaleźli taką możliwość, którzy akurat uprawiają takie dyscypliny, dzięki którym mogli zaznaczać swoją obecność. W drugiej części będziemy przyznawać nagrody, wtedy od, tak jak powiedziałam, już po raz drugi, nie są to nagrody może takie, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, że to albo finansowe, albo jakieś książki, albo jakieś gry. Od dwóch lat nagrodą jest statuetka, tak zwana złota podkowa, która, jak się okazuje, jest taką, takim zaszczytnym osiągnięciem. Jest to za wybitne osiągnięcia w różnych sferach aktywności, o których powiem nieco później. Thank you.
I wzajemnego zrozumienia. To wszystko daje